Cześć, nazywam się Sylwia Rybak i jestem opiekunem studiów Psychologia Pozytywna, Budowanie Dobrostanu i Przezwyciężanie Kryzysów w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Dlaczego takie studia? To właściwie pierwsze pytanie. Psychologia przez wiele lat zajmowała się człowiekiem wtedy, kiedy dopadały go jakieś problemy, kiedy stał pod ścianą. Psychologia pozytywna uczy, jak nie dochodzić do ściany. Dlatego te studia dedykowane są właściwie każdemu, ale przede wszystkim osobom, które odpowiadają za dobrostan, rozwój innych osób, które kształtują i kreują środowisko pracy, środowisko wzrastania. Co jest atutem tych studiów? Przede wszystkim to, że uczą nas praktycznego podejścia do diagnozowania własnego dobrostanu, dobrostanu osób, z którymi współpracujemy. Pokazują, co może nas zaniepokoić, jakie są pierwsze symptomy kryzysu. Uczą interweniowania w tych kluczowych momentach. Ale przede wszystkim uczą tego, jak aktywnie budować dobrostan swój, pracowników, współpracowników, ludzi, z którymi współpracujemy, za których jesteśmy odpowiedzialni. Na studia zaprosiłam grono praktyków, którzy razem ze mną pokazują, jak łatwo, ale przede wszystkim skutecznie nauczyć się tego, żyć dobrze i kreować dobre środowisko dla innych. Serdecznie zapraszam, Wyższa Szkoła Bankowa Warszawa, Psychologia Pozytywna.